To już kolejna edycja targów praktyk i staży Politechniki Białostockiej. Chcemy zapewnić wszystkim studentom naszej uczelni, wszystkim absolwentom możliwość odbycia praktyki, stażu, ale też znalezienia pracy, która jak widać jest poszukiwana i firm, które poszukują pracowników jest bardzo dużo. Cześć, jesteśmy z kierunku budownictwa, jesteśmy na drugim roku i przyszliśmy szukać praktyk. Odwiedziliśmy każde stoisko, dowiedzieliśmy się, gdzie możemy podjąć praktyki, co każda firma nam może zaoferować i mamy nadzieję, że coś z tego wybierzemy. Jestem dzisiaj wolontariuszem na targach praktyk i staży. Studenci mogą tutaj odnaleźć swoją pracę, a także możliwość odbycia praktyk w różnych ciekawych firmach, a także wymiany informacji z osobami doświadczonymi w danych kierunkach. Również szukam praktyk albo ofert stażów, które mogłabym odbyć w wakacje. Najlepiej, żeby były płatne, ale wiadomo, czasami ważne jest doświadczenie, a nie zarobek. Studiuję budownictwo i dzisiaj na targi praktyk i staży przyszłam szukać jakiejś pracy, fajnych praktyk, staży i porozmawiałam już z paroma firmami i bardzo są ciekawe oferty pracy. Jestem z Wydziału Mechanicznego. Aktualnie jestem na studiach drugiego stopnia mechatroniki. I postanowiłem, że przyjdę na targi pracy w celu poszukiwania możliwości odbycia praktyk wakacyjnych, ewentualnie przedłużenia tego na okres całych wakacji. Aktualnie po przejrzeniu powiedzmy połowy targów pracy mogę stwierdzić, że bardzo dużo jest ciekawych ofert i na pewno wykorzystam jakoś. Studiuję na Wydziale Elektrycznym, kierunek elektrotechnika. Jestem tutaj, by poznać ofert firm, by ewentualnie później odbyć tam staż. Poznać jakieś możliwości, które tutaj mamy. Jestem bardzo zainteresowany wieloma firmami, jednakże jedna z nich najbardziej mi się spodobała i postanowię iść w tym kierunku. Będę odbywać praktyki na wakacjach i zobaczymy, jak to będzie później. Jestem z Wydziału Mechanicznego i przyszłam na targi pracy, żeby się rozejrzeć za różną perspektywą zatrudnienia. Aktualnie kończę studia inżynierię biomedyczną i chciałabym znaleźć ciekawą pracę, dlatego przyszłam tutaj, żeby zobaczyć, co proponują pracodawcy. Przybyłem na targi pracy, żeby znaleźć praktyki na wakacje, jakiś staż, może już na dłuższy czas pracę. Oferta jest na pewno bardzo mocno rozbudowana, jest sporo fajnych firm, do których można podejść, porozmawiać, dowiedzieć się jakichś ciekawych informacji na ich temat i też złożyć, zaaplikować i spróbować. Na wydziale pojawiły się targi, firm sporo, ludzie się zaczęli kręcić, przyszedłem, zobaczyłem. Jest fajnie, firmy bardzo zabiegają o studentów, każda coś fajnego daje, oferuje w każdym języku, w każdej technologii, więc każdy znajdzie coś dla siebie, nawet wojskowi są. Jesteśmy razem z grupą z inżynierii zarządzania. Przyszliśmy pooglądać, możemy przejrzeć właśnie różne praktyki, czy w wakacje możemy na przykład do jakiejś pracy iść, co będzie właśnie dla nas pomocne i będziemy mogli wpisać to w CV, więc naprawdę jesteśmy wdzięczni za to i mamy nadzieję, że coś wybierzemy ciekawego. Przyszłem na targi pracy, rozglądałem się za paroma ofertami i myślę, że coś wybiorę. Za nami 5 intensywnych dni targowych. Bardzo się cieszymy, że formuła takich targów branżowych okazała się strzałem w dziesiątkę. Firmy były bardzo zadowolone, że do ich stoisk podchodzili studenci konkretnych kierunków związanych z działalnością, z obszarami działalności firmy. Zainteresowanie było bardzo duże. Gościliśmy przeszło 50 firm. Również ze strony studentów frekwencja dopisała. Byli zadowoleni, że na ich wydziale mogą spotkać się z rekruterami, z przyszłym pracodawcą. Myślę, że tak duże zainteresowanie targami praktyk i staży Politechniki wynika z faktu, że ten rynek jest taki rynek pracy nasz lokalny, techniczny, jest niezwykle chłonny i rozwojowy. Studenci szukają głównie praktyk wakacyjnych, a my jako Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami bardzo się cieszymy, że możemy być takim pomostem łączącym naszych studentów i absolwentów z największymi liderami branż technicznych w regionie.